Jedziemy przez jedną z najbardziej suchych pustyń, wybrzeże Peru nad Pacyfikiem. Tu deszcz pada raz na 7 lat. W takich warunkach na pustyni Nazca przez stulecia zachowały się wielokilometrowe linie i tajemnicze kształty. Są widoczne tylko z samolotu. Zostały stworzone przez Indian z plemienia Nazca, którzy usunęli górną warstwę gruntu. Rzadkie opady nie zniszczyły tych obrazów. Doskonałym źródłem wody jest mgła. Odpowiedzią na pytanie, jak złapać wodę z mgły, zajęli się naukowcy z grupy elektroprzędzonych włókien Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stosując technikę elektroprzędzenia, są w stanie stworzyć struktury zainspirowane siecią pajęczą. Najpierw należy przygotować roztwór polimeru. Skład roztworu wpływa na budowę oraz właściwości włókien. Otrzymany roztwór trafia do elektroprzędzarki. Pod wpływem wysokiego napięcia roztwór polimeru jest rozciągany w polu elektrycznym. Gotowy produkt wygląda jak delikatna mgiełka osadzona na metalowej folii. To nanowłókna polimerowe. Czy będzie spełniał oczekiwania naukowców? Budowa i właściwości nanowłókien są sprawdzane pod różnymi mikroskopami. Od mikroskopu optycznego, mikroskopu skaningowego, przez mikroskop sił atomowych. Każdy z nich pozwala poznać inne cechy nanowłókien. Okazuje się, że w zależności od parametrów procesu, włókna różnią się nie tylko wyglądem, ale i właściwościami. Elektroprzędzenie pozwala również wpływać na potencjał elektryczny włókien. Różnice ładunków elektrycznych na powierzchni zmieniają właściwości włókniny. Takie badania trwają całymi miesiącami. Po wielu badaniach nadchodzi czas na chwilę prawdy. Mata z włókien polimerowych została zawieszona w komorze, do której wprowadzona jest woda pod postacią mgły. To odpowiednik mgły, jaka zdarza się na wybrzeżu Peru oraz w wysokich górach. Po pewnym czasie na powierzchni pojawiają się krople wody. Czy takie włókniny wyłapią tyle wody, aby pozwolić na rolnicze zagospodarowanie pustyni? A może także w Polsce da się je zastosować? Elektroprzędzone włókna znajdują również doskonałe zastosowanie jako biomateriały. Naukowcy z AGH testują otrzymane przez siebie włókna jako nośniki leków, które mogą być dostarczane precyzyjnie do określonych miejsc w organizmie. Dodatkowo są badane jako rusztowania dla komórek z potencjalnym zastosowaniem w regeneracji tkanek, jak na przykład w procesie gojenia ran. W badaniach specjaliści skupiają się na oddziaływaniach komórek z materiałem oraz ich zdolności rozwoju. To pozwala na zrozumienie wpływu elektroprzędzonych włókien na biologię komórek i otwiera drogę do dalszych innowacji w dziedzinie biomateriałów. Preparat trafia pod obiektyw mikroskopu konfokalnego. Tu można badać oddziaływania między komórkami a biomateriałem. Uzyskujemy obrazy komórek oraz włókien w bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej z różnych głębokości próbki. Na ekranie w kolorze zielonym widoczne są wyznakowane włókna aktyny, budujące wewnętrzny szkielet komórek kościotwórczych.